Cześć kochani, dzień dobry właściwie, bo jest rano, wstałem pierwszy raz od jakiegoś czasu wcześniej rano, żeby odpalić streama, niedługo będzie stream, czyli tak około 12 i to jest wideo wyjaśniające dlaczego nie możecie oddawać skinów. Jak widzieliście moje wideo, które już ma naprawdę bardzo dużo wyświetleń, aż się zdziwiłem, była możliwość oddawania skinów od razu po aktualizacji 3.6.0 przez około 20 minut chyba. Mam, na szczęście zdążyłem z tym oddaniem skinów, wiem, że wielu narzeka, że nie zdążyło. I dlaczego nie można ich oddawać? Dlatego, że ja wchodziłem w sklep, miałem tutaj historię zakupu, już jej nie mam i nie można ich oddać, dlatego że ludzie oddawali. Właśnie były trzy powody: Ludzie oddawali gwiazdki karnetu, czyli to coś, i oddawało im 900 v -dolcy, ale gwiazdek nie zabierało. To był jeden powód. Drugi powód był taki, że ludzie oddawali skiny. I dostawali za mało fałdolcy albo w ogóle. I trzeci powód był taki, że ludzie oddawali skiny i dostawali za dużo fałdolcy. Więc Epic Games postanowił wycofać tę opcję na jakiś czas, ponieważ chcą to naprawić. Wiem, że wielu czeka na to, żeby to było jak najszybciej. Na początku dali. O, dziękuję za suba. Na początku dali informację, że będzie to w czwartek, czyli wczoraj, ale teraz informacja na Twitterze wygląda tak, że będzie. Będzie to naprawione najszybciej, jak się da, bo pracują nad pixem, yy, czyli pracują nad rozwiązaniem. Więc przepraszam was serdecznie, nie pracuję w Epic Games. Jedyne, co mogę wam przekazać, to to, co oni piszą na swoim Twitterze bądź stronie. Niestety nie wiadomo, kiedy będzie ta opcja. Naprawdę. Nie piszcie mi proszę pod tamtym wideo, że to jest fake albo coś, bo widzicie mam fałdolce, których nie kupiłem. Nie mam tych skinów, w którymi już grałem, czyli królika. Czyli Miszka, którym grałem, sami widzicie na streamach, że nim grałem, i tej babki Górska Wojowniczka. No, już nie mam tych skinów. To jest moje konto, widzicie NS Patchol? To jest moje konto, nie mam tych skinów, więc bardzo was proszę, nie piszcie, że to jest fake. Najpierw to sprawdźcie, najpierw sprawdźcie informacje, bo ja was nie będę oszukiwał wideo. Naprawdę nie chcę was oszukiwać, nie chcę robić big baitów, fakeów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest wyjaśnienie po prostu. Epic Games zbugowało się, więc wycofali opcję i przywrócą jak najszybciej się da. Niestety w tym momencie nie wiadomo kiedy będzie. Przepraszam Was serdecznie z całego serca, no ale tak, to jest tylko i wyłącznie wideo informacyjne. Dziękuję Wam serdecznie, do zobaczenia w normalnych wideo... w normalnych filmach... w normalnych wideach... dobra, w normalnych filmach, do zobaczenia na streamie, cześć!